Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Mamy tutaj zabezpieczenie do fotowoltaiki. Oczywiście DC, czyli prąd stały. 12240 V. To jest właśnie to zabezpieczenie, które zazwyczaj wszyscy instalują. No i do tego mała skrzyneczka z malutką szyną DIN, w którą wepnę bezpiecznik i to będzie wędrowało do garażu, bo to właśnie będzie zabezpieczenie od strony paneli, a raczej panelu, na razie jednego, pojedynczej sztuki 40-woltowej i tam nie wiem ile amper było, znaczy watów. Ale powiem wam szczerze, że to zabezpieczenie wystarczy i tyle. Jeszcze i tak będzie pod panel podpięty optymalizator, więc będzie fajnie. Bo jak się bawić, to powiem szczerze, bawić się na całego, a nie. Ja stawiam na bezpieczeństwo całości, więc to będzie właśnie przed całym właśnie regulatorem ładowania. A po stronie regulatora też będą zabezpieczenia. Tak samo jak w fotowoltaice małej. To będzie fotowoltaika średnia budowana.